Co będzie, że wszyscy tacy nie doszliście? Co to znaczy, że Skellige czekają ciężkie czasy? Mówże jaśniej. Serce było zdeformowane. To zawsze zły znak. A czy dla mnie też? Słyszysz? Co będzie ze mną? Nie lękaj się, panie. Na pewno nie dam ci zginąć. Musisz tylko postępować wedle moich wskazówek. Przedstawiam wam Geralta z Rivii. Geralt to Udalryk, jarl klanu Brokwar ze Spigerok i jego doradca Hjord. Biały wilku. Witajcie. Pozwolisz, Jen, że zapytam o nasze sprawy. Co nas czeka w przyszłości? Gdy znajdziecie osobę, której szukacie, ona umrze. Czyli nie spotkam bogatego i przystojnego bruneta? Będziesz musiał mi wystarczyć, Geralt. W twoim głosie wyczuwam drwiny, pani. Ale moje wróżby nie kłamią. Muszę przyznać, że nie do końca wierzę we wróżby. To, czy się wierzy, czy nie, nie ma znaczenia. Powiedz mu, co go czeka, to, co mówiłeś mnie. Twoje losy splatają się z losami Udalryka. Będziesz postępował w ciemność. Przed tobą ogień i cień. Słyszałeś, Geralt? Już wszystko jasne? Dziękuję za wróżbę. Teraz nie dowierzasz. Ale jeszcze wspomnisz moje słowo. Cieszę się, że was poznałem. Znieśmy toast i uczcimy pamięć króla Brana. Za Brana. Geralt, potrzebuje cię trzeźwego. Za to, aby wasza przyszłość nie była taka zła, jak na to wygląda. Hjord, znowu boli mnie głowa. Zaczyna się. Nie będziemy przeszkadzać. Dziwny człowiek. Słyszałam, że jest bardzo chory. Dzisiaj trzymał się wyjątkowo dobrze.